Pałacu w Nosowie, który jest własnością tutaj OHP, odbywa się pierwszy turniej szachowy Młodzieży Ochotniczych Chówców Pracy Województwa Zachodniopomorskiego. OHP jest jednostką państwową, ma swoje chówce, ma swoje ośrodki i ma swoich podopiecznych, czyli młode osoby. I te młode osoby biorą udział w tych zawodach sportowych, szachowych, często po raz pierwszy w życiu, gdzie rywalizują o puchar komendanta wojewódzkiego. Jest to impreza jednodniowa, ma być, dostaną nagrody i fajnie, że po tym okresie pandemicznym młodzi ludzie mogą się spotykać. Tydzień temu był turniej w siatkówkę plażową, teraz jest w szach. Zgodnie z regulaminem każda z jednostek mogła wystawić po 2 osoby, czyli maksymalnie mogą wziąć udział 26 osób. No wzięła udział 10 osób, no ale jest to pierwszy turniej. Poza tym często niektóre osoby dopiero uczyły się w szachy i to do tego turnieju, tak więc się w ogóle cieszymy, że on się odbył i na pewno będą następne, będzie drugi, trzeci i czwarty. Tak jak na przykład turniej w siatkówkę plażową, który też już był w tym roku po raz czwarty. No, nagrody są rzeczowe, są to pewne bony towarowe, no, oczywiście puchar dla zwycięzcy, dyplomy, no ale młodzież lubi rywalizować, lubi się spotykać i samą wartością jest te spotkanie, ta rywalizacja i to, że można właśnie w tych okolicznościach przyrody, które tutaj wokół pałacu w Nosowie są bardzo piękne, spokojnie przeprowadzić zawody szachowe. Szymon Sanecki. Czwarte miejsce. Szymon przegrał tak zwaną pomocniczą punktacją, ponieważ również trzeci i czwarty zawodnik mieli po 5 punktów. No ale to jest tak zwana pomocnicza punktacja, która... Trzecie miejsce pan Dorian Grygorowicz. Dziękuję.
Tutaj nagroda rzeczowa. Drugie miejsce. Filip Sendecki. Tylko jedna porażka. Właśnie z życia zgodnie, którego za chwilę poznamy. No zresztą już teraz damy. Filip, chodź tu. Pierwsze miejsce. Sebastian Żyła. 7 Brawo! Gratulacje! No, pokarł łatwiej. To nie jest, to nie.